Yang Ling! Co ty tu robisz? Przecież to nie jest twój baner! Nie o taką pajrodzidę chodziło! W takim razie, gdzie jest Szewrus? Szewrus! 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 No nie powiem, Hojo potrafi zaskoczyć. Mnie osobiście tą Yang Ling całkowicie wybili z rytmu. Obstawiałem praktycznie z pewnością, że będzie albo Bennett, albo Szewrus. Z faktu, że to postacie, które po prostu genialnie pasują do tych banerów. A tu Yang Ling. Nie wiem, co ona tu robi, tak szczerze. To znaczy dla osób, które nie mają jej na C4, super sytuacja, no ale... Kto pytał? Nieważne, zaraz do tego wrócimy. Już za 2 dni bardzo wyczekiwana aktualizacja 4.6, a z nią jeszcze bardziej wyczekiwana Arlecchino. No ja osobiście już nie mogę wytrzymać, a na myśl o tym, że nie będę już szła w środę, tylko muszę jeszcze czekać do piątku, no nosi mną jeszcze bardziej. A dlaczego w piątek? Pewnie większość z was wie, ale dla osób, które są nie w temacie, to w piątek zaczyna się przedłużany, gdzie będziemy wishować pod C6, R5, Arlecchino u mnie na koncie. Wybrałem piątek z tego powodu, że wtedy mamy wszyscy wolne, a nie w środku tygodnia, gdzie wiecie, szkoła, praca, inne takie studia i tym podobne. Na tym sumie przedłużanym będę rozdawał też 3 darmowe Arlecchino, więc jeżeli nie masz Primo Gemów, nie masz wisha, a bardzo chcesz tą postać, nie możecie zabraknąć. Wszystkie informacje znajdziecie u mnie na Discordzie, tam jest cały post temu poświęcony, a w tym filmie nie chcę już zabierać więcej czasu, tylko od razu przejdźmy sobie do omówienia banerów, to znaczy jeszcze Drip Marketing. Dziś o 12 Hojo rzuciło nam drip 3 nowych postaci. Chlorindy, Sijuin oraz Setosa. Zaczniemy sobie od Chlorindy, która wleciała pierwsza. Powiem wam, że wygląda świetnie i fani tej postaci naprawdę będą zadowoleni, szczególnie, że czekają od wersji 4.0. To jest naprawdę, czekać 7 wersji, żeby w końcu dostać postać grywalną, to naprawdę sporo czasu. Ja osobiście do Chlorindy mam bardzo neutralne zdanie, ani nie, że jakoś mi się super podoba, ani że mi się nie podoba. Jestem po prostu totalnie zaślepiony Arlecchino i raczej o niej w ogóle nie myślę. Na pewno muszę zobaczyć animację i gameplay, bo kit tej postaci mnie ciekawi najbardziej. Drugą postacią w Dream Marketingu jest Sijuin i ta podoba mi się dużo bardziej. Wiem, brzmi to sus, ale no, takiej postaci dawno nie było w grze, takiej wiecie, z niskim modelem, takiej uwuśnej i wygląda po prostu świetnie, szczególnie z tym pistoletem Magnum 44. Winnie, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sijuin. That was a fantastic shot. Wydaje się naprawdę mega memiczna i jestem ciekaw, czy będzie main DPS-em. Jeżeli ona będzie main DPS-em, to będzie takie dobre, no ale raczej nastawiałbym się na jakiegoś healera. Kolejny main DPS Hydro, to by było całkiem dziwne. Ale jakby była main DPS-em, to będzie tak memiczna postać z tym pistoletem. Top. Nie mogę się doczekać jej kitu, ją praktycznie na pewno będę miał na koncie, bo wygląda świetnie. No i ostatnią postacią jest Setos. No to jakieś... Fajerwerków nie ma, no najprawdopodobniej kolega Sino, poznam jego lore na pustyni. No mnie nie przekonuje, jestem ciekaw, co będzie robił gameplayowo, czy będzie świetnie współgrał z Sino, czy raczej poza lorem nie będą mieli ze sobą nic wspólnego. No tak, okej, postać. Skoro Drip Marketing mamy już za sobą, przejdźmy sobie bezpośrednio do banerów. Może zacznijmy sobie tak powolutku od Linnea. Linnea to pierwsza postać z Fontaine, którą znamy już doskonale od wersji 4.0. Jest on pyro DPS-em, ale troszeczkę innym niż cała reszta, bo nie specjalizuje się w reakcjach takich jak Melt czy Vap, a jest postacią specjalizującą się w monopyro. To znaczy jego team składa się z 3 postaci pyro i na przykład Kazuchy pod Swirlay, to jest wszystko, nie wykonuje on po prostu reakcji. I sporo osób może uznać, że to słaby, na pewno gorszy, a nie, jest postacią naprawdę bardzo potężną i w wielu sytuacjach jest najlepszym pyro DPS-em, bijącym na głowę taką Hutao, Yoimiye i inne postacie. Czy będzie lepszy od Arlecchino? O tym za chwilkę. Linnea, mimo bycia potężnym, ma pewien haczyk, a mianowicie bardzo specyficzny gameplay, który wielu graczom może nie przypaść do gustu. Polega on na charge attackach i na szybkiej rotacji. Biorąc pod uwagę, że w jego najlepszych teamach nie ma ani tarczy, ani postaci, która zwiększa odporności, wykonywanie tych charge attacków dla niewprawnej ręki może być naprawdę ciężkie i frustrujące. I jasne są sposoby, żeby sobie z tym radzić, na przykład dając do drużyny Zongliego, dając do drużyny Deje, czy inne postacie zwiększające resisty lub dające tarcze. Ale w wielu sytuacjach będzie się to wiązało z po prostu z mniejszym damage'em. Jeżeli wymienimy Kazuchę na Zongliego, no to wiadomo, nasza postać będzie bić mniej i nie będziemy mieli dostępu do grupowania. Więc w najlepszej drużynie, czyli Linnea, Yang Ling, Kazucha i Bennett, no w tej sytuacji trzeba naprawdę być wprawnym graczem i lubić ten jego gameplay. Więc czy opłaca się wishować na Linnea? To bardzo mocno zależy od tego, czy spodoba wam się jego gameplay. Jeżeli nikt z waszej grupy znajomych nie ma Linnea i nie jest w stanie wam pokazać tego gameplayu,
to polecam posiedzieć na tej stronie i nie zrobić go raz tego testrana, tylko rzeczywiście pograć nim te 10, 15, 20 minut, żeby przekonać się, czy ten jego gameplay nam odpowiada. Bo raczej nie chcemy dopuścić do sytuacji, gdy dropimy tą postać, a okazuje się, że jego gameplay dla nas to zwyczajnie tragedia i nie lubimy nim grać. No, chyba oczywiste. Alinei swoim gameplayem na pewno należy do specyficznego grona postaci. Do specyficznego grona postaci należy też jego braciszek. Ferminet. Jest on czterogwiazdkowym main DPS-em. Co już z bomby powoduje, że mamy takie... I kiedy myślicie, że już jest dość kontrowersji, to pomyślcie sobie, że on jest fizycznym czterogwiazdkowym main DPS-em. No to dobrze skończyć się nie może. Ale pozory potrafią mylić, bo nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Kiedy damy do niego najlepszą dostępną drużynę, tak naprawdę jedyną grywalną, czyli postać Elektro, Furinę oraz Mikę najlepiej na C6, to Ferminet potrafi pokazać pazurka. Jeżeli mamy go dodatkowo na C6, jego liczby są naprawdę bardzo imponujące. Więc Ferminet jest grywalny. Co prawda tylko w tej jednej konkretnej drużynie, nie wyobrażam sobie grać jakiejś innej, no i lepiej go mieć na C6, ale still, jeżeli bardzo podoba mi się ta postać, no, jego design nie jest za bardzo przekonujący, więc raczej grono fanów będzie naprawdę niewielkie. Ale jeśli jesteś tą jedną wyjątkową osobą, która naprawdę lubi Fermineta i się postarasz, to wyciągniesz z niego fajny potencjał. A największą zaletą jest to, że jest naprawdę bardzo, 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 bardzo rzadko na banerach. To jest jego tak naprawdę drugi baner i dla kolekcjonerów, którzy nawet jakoś za nim nie przepadają, no dodatkowa postać, którą będziecie mogli dropnąć na konstelację. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo mimo, że za nim nie przepadam, to bardzo się cieszę, że będę miał kolejną postać czterogwiazdkową na C6. Ogólnie wartość kolekcjonerska tych nowych czwórek jest naprawdę spora, bo pojawiają się na banerach abstrakcyjnie rzadko. To jest według mnie naprawdę spory problem, poruszę ten temat teraz, odbiegnę troszeczkę od tematu banerów, ale pomyślcie. Ferminet, Linet, Chevreuse i Charlotka miały mniej banerów niż postacie pięciogwiazdkowe, takie jak chociażby Nuvillette. A Nuvillette wyszedł 4.1, ma już drugi baner, a Ferminet, Linet, Chevreuse i tak dalej miały po jednym banerze. Teraz oczywiście jest ich drugi baner, Fermineta i Linetki, ale w tym momencie no, Nuvillette miał więcej banerów niż postacie czterogwiazdkowe. A Hoyo nie pali się do dawania nam nowych postaci czterogwiazdkowych, tylko zapychają nas ciągle Barbarami, Noelkami, Xianglingami, Xingxiem, jakąś Ningguang, no ile można. Ja te postacie mam na C48 i ja już mam dość tych postaci. I tym sposobem dochodzi do takich mega abstrakcyjnych sytuacji, że jak chcecie mieć czterogwiazdkową postać na C6, na przykład Chevreuse, to musicie ją dropnąć na pierwszym banerze albo czekać pół roku. Bo to tak wygląda. Przerwa między jedną postacią czterogwiazdkową a drugą to jest abstrakcyjna ilość czasu. Layla ostatni raz na banerze była dosłownie rok temu. O Kawechu już nie wspominam nawet, bo to szkoda gadać. On chłop miał jeden baner. I totalnie poruszam tu tematu siły, bo wiadomo, są czwórki lepsze, gorsze, taka na przykład Dori no jest bezużyteczna, taki Kawek no też jest, należy do tych postaci bezużytecznej, ale jednak te postaci mają jakąś wartość kolekcjonerską i bardzo szkoda, że ich się totalnie praktycznie nie da dostać. Ja na przykład bardzo chcę Chevreuse na C6, bo jest mi bardzo potrzebna. I no i co, na pierwszym banerze wymęczyłem ją na C3, i co, mam teraz pół roku czekać, żeby dostać ją na C6? Bo szansa na to, że poleci off-banerowo jest abstrakcyjnie mała. Ja naprawdę jestem zły na Hoyo z tego powodu, że czwórki, że dostawanie czwórek jest tak ciężkie. Jeżeli Hoyo coś z tym nie zrobi i będą dalej dodawać coraz nowe i nowe czwórki, to dojdzie do takiej sytuacji, że łatwiej będzie dropnąć postać pięciogwiazdkową, na przykład z Chronika Albaneru, niż dostać sensownie czwórkę z jakąś nową, na przykład, nie wiem, z Natlanu czy Snezhnai. Wyobraźcie sobie, że w Snezhnai tych czwórek będzie naprawdę mega dużo, jeżeli będą pojawiać się tylko 3 raz na 20 dni, no to... Hoyo musi coś z tym zrobić, bo ja nie mam ochoty czekać dosłownie rok na nową czwórkę, albo być zmuszonym do wishowania ją od razu na C6, na banerze piątki, na której nie mam ochoty. Więc w ogóle to też jest zabawne, że żeby wishować jakąś czwórkę na C6, musi się wam jeszcze trafić na banerze piątka, którą chcecie. Dobra, ale troszeczkę się rozgadałem, wróćmy do tematu banerów. Zaczynamy to, a tak, rodzeństwo. Przechodzimy do Linetki. Linet to postać Anemo, która no... No będę z wami szczery, jest postacią naprawdę bardzo słabą i nie ma tak praktycznie żadnych zastosowań. I konstelacje też niewiele dają, jasne, ulepszają nam troszeczkę gameplay, no ale nie jest to jakoś, wiecie, dużo. Nagrałem już bardzo dawno temu odcinek, dlaczego Linet jest słabą postacią. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, to odsyłam do tego materiału. W skrócie, istnieje w grze Sucrose, która robi dosłownie wszystko lepiej od niej, a ona sama w sobie nie daje nam nic, co powodowałoby, że warto ją piknąć. Postać zdecydowanie dla koneserów i dla kolekcjonerów, szczególnie, że na C6 dostaje infuzję na Anemo, więc może stać się Anemo main DPS-em, co jest naprawdę fajne. To znaczy, wiecie, to jest build for fun.
Nie ma to żadnych zastosowań gameplayowych, ale jeżeli ktoś ją bardzo lubi i się troszeczkę napoci, to może z niej wyciągnąć naprawdę fajne liczby i przyjemnie się tym pobawić. Ale zastosowań dla mety, ogólnie dla jakichś drużyn, nie ma. Postać typowo kolekcjonerska. I przechodzimy do tej nieszczęsnej Zhang Ling. Gdzie Chevrus? Zhang Ling to zdecydowanie jedna z najpotężniejszych postaci czterogwiazdkowych w całej grze. Liczby, jakie jest w stanie wykręcać, są niesamowite. A ilość drużyn, do jakich pasuje, czy to Wapy, czy to Melty, czy to Monopyro, czy Nationale, no jest tego naprawdę sporo, więc tak naprawdę Zhang Ling powinna być zbudowana dosłownie na każdym jednym koncie. Najlepiej na C4, bo C4 to jest taka konstelacja must have, wydłuża nam czas trwania ulta i poprawia ogólnie funkcjonalność postaci. Jeżeli nie masz Zhang Ling na C4, masz idealną okazję, żeby to naprawić. A jeżeli nie masz jej zbudowanej, to weź się zastanów, co ty tu jeszcze robisz. Idzie ją budować, natychmiast. Podsumowując, osoby, które jej nie mają na C4 powinny się cieszyć, osoby, które już ją mają na C ileś, to wiadomo. I dotarliśmy do naszej królowej. I wcale nie mam na myśli Zhang Ling, już ją mamy za sobą, przechodzimy teraz do Arlecchino. I o niej niestety nie mogę wam za dużo powiedzieć, to znaczy jest tak dużo pytań, na które odpowiedź będziemy znali dopiero w środę, że no lepiej zaczekać i no nie spekulować. Ale po kolei, Arle to Pyro DPS z Jidą. I z tego co widzieliśmy na prezentacji, ma naprawdę ciekawy gameplay polegający na Bond of Life'ie. I kiedy obejrzymy ten gameplay, możemy znaleźć sporo podobieństw do Hu Tao. Samo leczenie z ulta, poleganie na tym zdrowie i tym podobne. No mechanik wspólnych z Hu Tao jest naprawdę bardzo sporo, ale ciężko określić, czy będzie ona słabsza, czy mocniejsza. Jednego jestem pewien, na pewno będzie bardziej aktualna i przyjemniejsza w gameplayu, bo jest postacią zwyczajnie dużo świeższą. Propos siły osobiście uważam, że dużo będzie zależeć od konstelacji. Na C0 bez dedykowanej broni no może być średnim wyborem, ale kiedy doładujemy już do tego C1, broń, może C2, no to wtedy będzie pokazać prawdziwego pazura. I to nie jest tym nic dziwnego, bo tak naprawdę każda nowa postać z Fontaine no, na tych konstelacjach troszeczkę polega. Czy to Rysli, czy Niewylet, no te postacie zwyczajnie dużo zyskują z C1-kami. No i wydaje mi się, że Arlecchino będzie miała bardzo, bardzo podobną sytuację. Więc jeżeli chcecie z niej wyciągnąć pełen potencjał i żeby mieć po prostu potężnego Pyro DPS-a, raczej nastawiałbym się na C1-czkę minimum. Co nie oznacza, że na C0 będzie beznadziejna, tego nie powiedziałem. Na C0 najprawdopodobniej też będzie przyjemna w gameplayu i też będzie fajna, więc nie martwcie się. Jeszcze dużej ilości rzeczy nie wiemy, musimy poczekać na obliczenia, testy i inne analizy, żeby jednoznacznie określić, czy jest postacią dobrą, słabą, przeciętną. Osobiście uważam, że będzie trzymać poziom postaci z Fontaine i będzie zwyczajnie dobrym Pyro DPS-em. Tego bym się raczej spodziewał. Na pewno w środę, najprawdopodobniej rano, pojawi się cała analiza i guide do Arlecchino z buildami, z testem damage'a, porównaniem chociażby konstelacji, więc jeżeli interesuje Cię jej temat, zostaw suba, żeby Cię to nie ominęło, no i w środę wszystko będzie już czarno na białym. Póki co nie ma co gdybać i nie ma co się bawić w foliową czapeczkę. Przejdźmy sobie do weapon banneru. I tu nie ma co przedłużać, broń Arlecchino jest stricte przeznaczona dla niej, polega na Bond of Life'ie, a w grze nie ma praktycznie żadnej postaci polegającej na Bond of Life'ie, tym bardziej z Jidą, więc No nie będzie działać na takie, nie wiem, inne postacie. Ale nie ma najgorszego mainstatu, więc jak już wam poleci, to może jakieś zastosowanie dla niej znajdziecie. Oczywiście mówię o sytuacji, gdy nie macie Arlecchino. Uglineya, troszeczkę lepszą sytuację, też nie jest jakiś najlepszy, ale pasuje na więcej postaci niż na samego Lineya. Możecie śmiało ten łuk wykorzystać na Ganiu, będzie pasował naprawdę nieźle. Możecie go dać na Tignariego, też będzie pasował całkiem nieźle. Więc łuk Lineya jest całkiem w porządku i ma troszeczkę więcej zastosowań. Ma też bardzo dobry mainstat i no, to jest dobra broń, tak? Może nie najlepszy łuk, ale na każdą postać, która korzysta z charge ataków, pasuje w sam raz. Najprawdopodobniej, jeżeli w przyszłości wejdzie jakaś nowa postać z łukiem, która będzie polegała na charge atakach, ten łuk też najprawdopodobniej będzie pasował. No i o broniach czterogwiazdkowych nie ma co się dużo wypowiadać. Fawonisz, że spoko, warto mieć dwie R5 na koncie. Miecz, no ma instant HP, więc na jakąś Nilą, może Lailę. Ale też jakoś to ten miecz nie jest jakoś najlepszy. Dragon's Bane, którego można dostać w ilościach hurtowych z każdego banneru. Broń raczej też średnia, ale ma kilka zastosowań, chociażby na taką Zhang Ling, jeżeli nie ma się żadnej innej opcji, albo chociażby na Hu Tao, ale Jida już raczej stara i mało kto jej używa. Eye of Perception, totalnie bezużyteczna książka, szczególnie, że kraftowane chociażby z Fontaine czy coś są w wielu przypadkach dużo lepsze. I Claymore, którego nigdy w życiu nie widziałem na oczu ulepszonego, bo po co? Więc weapon banner raczej taki średni, nie jest najgorszy, nie jest najlepszy, taki mocno przeciętny. Podsumowując, nie są to najlepsze banery. Powiedziałbym, że raczej słabe, bo
wyszując po pięciogwiazdkową postać, nie dropicie żadnej czwórki, która mogłaby się wam przydać do tych postaci. Znaczy, Zhang jest spoko, tak? Ale no, lepsza byłaby zdecydowanie jakaś Chevreuse, jakiś Bennett, coś, żeby skleić jakąś drużynę, chociażby free-to-playową. Jeżeli jesteście młodymi graczmi, nie macie dużo postaci czterogwiazdkowych, te czwórki raczej się wam do niczego nie przydadzą. Tak samo Banner broni, no poza tym Favonius z łukiem, też praktycznie żadna broń czterogwiazdkowa nie jest do niczego przydatna. Banery raczej średnie, ale jeżeli ktoś jest kolekcjonerem i starszym graczem i chce złapać sobie Fermineta, Linetkę na C6, no to fajna okazja. Poza tym raczej mit. No to w sumie tyle. Zapraszam was na wishowanie, które odbędzie się w piątek. Będziemy wishować na C6 R5, zobaczymy jak mi to pójdzie. Mam przygotowane 1500 wishy, więc całkiem sporo. Wpadnijcie już na Twitcha i zostawcie followka, żeby was to nie ominęło, a streamy są codziennie w godzinach popołudniowych. Ja się będę już z wami żegnał, pozdrawiam i powodzenia w wishowaniu. Nara.